Siemano widzowie, nie jest dobrze. Jak widzieliście, wczoraj straciłem dostęp do kanału. Nagrywam to. Nie wiem, kiedy wy to zobaczycie w ogóle. Dostałem w tym momencie wiadomość od Lucyfera na Instagramie. Nie wiem, czy będzie widać. Wysłał mi jakieś zdjęcie i napisał: szukaj na dnie. Nie wiem, o co chodzi. Boję się to otwierać. Ale chyba musimy. Dobra, otwórzmy to. Zobaczmy, co napisał. O nie. Okej. Napisał: szukaj na dnie i wysłał zdjęcie. I teraz pokażę wam to zdjęcie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek pokazywałem. Ale to jest zdjęcie zrobione obok mojego domu. W sensie, to nie jest mój dom. To jest taka opuszczona stodoła obok mojego domu. I jest napisane: szukaj na dnie. Ale nie wiem, o co chodzi z tą stodołą. Wiem, co się kryje w środku. Bo ostatnio na kanale vlogowym nawet tam wchodziliśmy. Ale nie schodziliśmy do piwnicy. A skoro on napisał: szukaj na dnie, chyba właśnie o piwnicę mu chodzi. O kurde, jestem przerażony tym, że Lucyfer wie, gdzie mieszkam. To jest powalone. I że wysyła mi zdjęcie, co oznacza, że tutaj był. Nie miał prawa mieć tego zdjęcia znikąd. Ja nigdzie nie publikowałem takiego zdjęcia. Najlepiej o tym, czy tutaj był, przekonamy się idąc po prostu tam i sprawdzając, czy faktycznie coś tam jest w piwnicy. Ja przyznam szczerze, że jestem obstrany, bo ja nie lubię chodzić do tej piwnicy. Tam jest naprawdę strasznie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Nie wiem, kiedy ten film wleci, bo nie wiem, kiedy odzyskam dostęp do kanału. Jak nagram ten film i go zmontuję, to po prostu podeślę linka do Lucyfera i może Lucyfer sam się zdecyduje opublikować ten film. Skoro wysłał mi wiadomość, szukaj na dnie, wysłał mi zdjęcie. Może nawet i chce, żebym to nagrywał, dlatego też to nagrywam. No nic, przejdźmy się tam. Boję się fest. Dobra, widzowie, jestem na podwórku. Jest dzisiaj dosyć ładna pogoda, więc o tyle dobrze. Pokażę wam może tą stodołę. To jest właśnie ten budynek. I tam musimy zajść. Śmiała wariacie, pomożesz mi? Pomożesz mi dzisiaj? W tym wyzwaniu? Podsumujmy to, co wiemy. Mamy tą wiadomość. Mamy wysłane zdjęcie tej stodoły i jest szukaj na dnie, czyli musimy pójść na dół. Nienawidzę chodzić do tej piwnicy, przysięgam, ona jest najgorszą piwnicą, w jakiej w życiu byłem, naprawdę. Dobra, idziemy. Jest strasznie. No dobra. Mam telefon, więc sobie odpalę latarkę. Weź jakby tu coś trzeba było świecić, bo domyślam się, że na pewno będzie, bo jest tu dosyć ciemno. Tutaj jeszcze jest luz, ale jeżeli mamy szukać na dnie, to tam już nie jest taki luz. Za tymi drzwiami zaczyna się już niefajnie. Mimo tego, że tutaj wcale nie jest jakoś wybitnie, a jak widzicie, jakieś opuszczone pianino jest czy coś. Tu jest reszta tego pianina. Dobrze, że tu przyszedłem w dzień w ogóle, nie? Chociaż tak tu jest w miarę ciemno, więc muszę się doświetlać. Ale gdybym tu przyszedł w nocy, to... zesrany po pachy bym był. Otwieram te drzwi. Okej. Dobra. Tu są jakieś pajęczyny. Nie, widzowie, ja muszę założyć kaptur. Czekajcie. Trzyma się? Ale dobra, muszę mieć kaptur, bo tu jest masa pajęczyn. Tu jest jeszcze jasno. Tu jest masa jakichś syfów, ale tu się... O nie, kurde, nienawidzę tu przychodzić. Jezu, ile to jest... Dobra, to jest póki co jeszcze jasno. Wyłączam na razie latarkę. Ale patrzcie to. Widzicie, ile to jest pajęczyn? Czyli widać? I tu. Ja mam dość. I to jest najniższe miejsce w tym budynku. Ja przechodzę tu, tylko tych pajęczyn wolałbym nie dotknąć. Tu ogólnie już od dawna nikogo nie było. Tu jest... Ej, tu coś jest. Tu jest jakaś kartka. Co to jest? Cała prawda o Szczypsonie.
Drama alert. Nie uwierzycie, co to jest za kartka. Ona tutaj? Ja nie mogę, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, co tu się dzieje w tym momencie. Ej, o co tu chodzi? Dlaczego tu jest... Dobra, czekajcie, odłożę was tutaj i już wam tłumaczę, o co chodzi. Dobra, teraz mnie widać lepiej. O co chodzi z tą kartką? Ogólnie kiedyś w tym miejscu, ostatni raz jak tutaj byłem, to było bardzo, bardzo dawno. I kiedyś z Neonem nagrywaliśmy film taki. Zaraz wam powiem, co to był za film. Jestem ciekaw, czy ten film jest dalej u Neona na kanale. Całkiem możliwe, że jest. Jest! Dobra, widzowie. To, co tu się teraz dzieje, przerasta moje w ogóle... Ja się nie spodziewałem czegoś takiego. Dobra, zanim wam pokażę film, to przeczytam, co jest tutaj napisane na kartce. Kiedyś z Neonem wpadliśmy na pomysł, że zrobimy taki film, który polegał po prostu na tym, że zrobiliśmy taką jakby fake dramę w internecie, że on mówi całą prawdę na mój temat. I to jest kartka, którą napisaliśmy w tamtym czasie. Zaraz wam powiem, który to był rok. I tu jest napisane tak. Znalazłem sobie drugiego przyjaciela. Doskonale się rozumieliśmy i oboje byliśmy zabójczo przystojni. I teraz pokażę wam fragment filmu, który został nagrany, uwaga, w 2017 roku. 5 lat temu. 5 lat. Jakieś psy nam szczekają. 5 lat temu. Znajdę ten fragment. Uwaga, patrzcie to. Znalazłem sobie drugiego przyjaciela. Doskonale się rozumieliśmy i oboje byliśmy zabójczo przystojni. To jest szok dla mnie. To jest szok dla mnie, że w tym miejscu zostawiliśmy kartki, które napisaliśmy 5 lat temu. Nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Ale to nie są kartki od Lucyfera, bo jak je zobaczyłem, przeczytałem, co jest na nich napisane, od razu sobie przypomniałem o tym. Czyli to nie jest od Lucyfera. Nie wiem, dlaczego tutaj mam przyjść i czy tutaj cokolwiek będzie zostawione od Lucyfera, ale tam jest zejście na dół, zaraz wam pokażę gdzie. I całkiem możliwe, że to o tamto miejsce Lucyferowi chodzi. Więc ja was w tym momencie biorę. Te kartki tutaj zostawiam, ponieważ jest to kawał historii, niech to tu dalej jest. Może tu przyjdę za 10 lat i to znajdę. Tam jest zejście na dół. I to tam na dole jest właśnie całkowicie najniższe piętro w tym budynku. Nie ma niższego. Więc uwaga, schodzę, ale tu jest masa pajęczyn. Mam wrażenie, że po mnie... Czuję, że po mnie... Co to jest? Masakra, tu jest w tych pajęczynach wszystko. Nienawidzę opuszczonych budynków, nienawidzę. Dobra, schodzimy niżej. Byleby tylko znaleźć to, co mamy tutaj znaleźć i... Tu jest taka dziura, którą mogły wchodzić różne zwierzęta. Ej, przysięgam, ja nie mam pojęcia, co tutaj żyje w tym miejscu. No tu jest światło, z tego co pamiętam. To światło zapala tam na dole, w tym pomieszczeniu. Zapala światło. Dobra, ej, otwieramy. Kurde, boję się fest. Boję się fest, przysięgam. Nie mam pojęcia, co ja tam znajdę. Ilość pajęczyn, która tutaj jest, na pewno mi w tym nie pomaga. Nienawidzę pająków, mimo że tak tam arachnofobii to się chyba nazywa, nie mam. To jednak mimo wszystko pajęczyny i pająki to jest takie, nie lubię. Bać się nie boję, ale mega nie lubię. Dobra, otwórzmy to. O nie. O nie. I tam jest ciemno. Halo? Halo? Ej, tam jest ciemno, dlaczego to światło nie działa? Ej, dalej jest ciemno! Nie najgorzej, ja tam mam wejść, jak tam jest tak ciemno? Halo? Jest tu ktoś? Halo? Nie no, boję się kopać w te drzwi już. Otwórzmy je na maksa. Ej, tam jest tak ciemno. Przysięgam. Nic tu nie widzę. Muszę latarkę włączyć. Ale na najmocniejszy poziom. Okej. Coś więcej widać przynajmniej. Ej, dobra, wchodzimy tu. Ej, boję się fest. Boję się fest. Ej, tu jest mokro. Ej, tu jest mokro. Tu jest jakieś błoto. Ej, o co tu chodzi? Halo? Dobra, tu nic nie ma. Ej, nic tu nie ma. Na tych szafkach? Na górze?
Ja nic nie widzę. Ej, tu jest masa, tu jest tak mokro. Dobra, nic tutaj nie ma przynajmniej. Pajęczyn też za wiele tutaj nie ma. Ej, tu jest coś jeszcze. Ej, tu jest strasznie mokro. Tu. Fuj, co to jest? Co to jest? A to? Ja nie wiem, o co tu chodzi. O kurde! Ej, patrzcie, tu jest jakaś kartka. Ej, dobra. Dobra, widzowie, mam jakąś kartkę. Nie chcę festy brać. Nie wiem, co się stanie, jak ją wezmę. Ale jest tutaj coś. No dobra, wychodzimy stąd. Biorę ten kamień, przesuwam. Tu jest jakaś kartka. Coś na niej jest napisane. Dobra, biorę to. Biorę to i stąd wyłazimy. O Boże. Najgorsze miejsce na świecie. Kartka pod pachę. Zamykamy te drzwi. Wyłączam tą latarkę już. Ej, jestem obsrany jak nigdy. Naprawdę. Ale se Lucyfer wybrał miejsce. Najgorsze na świecie. Ej, ta kartka jest mokra. Ta kartka jest lekko mokrawa. Dobra, nie wiem, gdzie ja mam to czytać w ogóle. Czy ja mam to czytać tu? Czy gdzieś stąd wyjść? Dobra, zamykam te drzwi. Wychodzimy stąd. Nie mam po co tutaj siedzieć dłużej. Więc wyłazimy. Ale też wolałbym to przeczytać jeszcze będąc tutaj. Więc może po prostu zrobię tak. Dobra, widać mnie dobrze. Mam tą kartkę. Odpakowuję to. Ej, ona jest lekko mokra. Ona jest lekko wilgotna. Dobra, tu coś jest. Ej, boję się fest. Dobra. Czy jest tutaj jakiś tekst? Będę to czytać. O kurde, już widzę, że jest na dole podpisany Lucyfer. Dobra, czytam. Witaj. Przyszedł czas, by się bliżej poznać. Jak pewnie zauważyłeś, dostęp do kanału straciłeś nie tylko ty, ale również Milki. Dam wam jednak szansę odzyskać kanały, ale będziecie musieli... Ej, on tu się w ogóle pomylił chyba. Coś innego chciał napisać, bo jest przekreślone. Musieli ze sobą współpracować. Czekają was ciężkie 3 dni. Powodzenia. Lucyfer. Ktoś tu idzie. Dobra, nie, nieważne. Okej, czyli dostaliśmy... Jeszcze raz, przyszedł czas, by się bliżej poznać. Jak pewnie zauważyliście, dostęp do kanału straciłeś nie tylko ty, ale również Milki. Dam wam jednak szansę odzyskać kanały, ale będziecie musieli ze sobą współpracować. Czekają was ciężkie 3 dni. Powodzenia. Dobra. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że rozumiem, że będziemy dostawać jakieś zadania tego typu po prostu, że będziemy musieli szukać takich kartek. Jest po prostu powodzenia, nie ma nic dalej, więc po prostu czekam na dalsze informacje. Pewnie Lucyfer będzie mi je wysyłać na Instagramie albo nie wiem, jakieś kartki czy coś. Najbardziej mnie przeraża to, że on wie, gdzie ja mieszkam. I najbardziej mnie przeraża to, że on zna tą stodołę i tutaj często coś chowa. Znaczy często, tak domyślam się, że może chcieć tutaj często coś chować, bo jak teraz schował kartkę tam, bardzo nisko, tak głęboko, to strach pomyśleć, gdzie schowa następnym razem. Nieważne, widzowie. Ja wracam do domu. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Biorę tą kartkę ze sobą oczywiście, tak żeby mieć jakiś dowód na to wszystko. Nie będą się teraz pojawiać filmy z Minecrafta, bo po prostu widzę, że dzieją się zupełnie inne rzeczy. I muszę walczyć o odzyskanie kanału. Więc pewnie takie filmy jak ten będą się teraz pojawiać. I mam nadzieję, że uda mi się go odzyskać. Idę ten film zmontować i wysłać Lucyferowi. Poprosić go o to, żeby wrzucił wam go, żebyście mogli zobaczyć, co się dzieje. I tyle. Dzięki wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Jak zostawicie, to na pewno większa szansa na to, że odzyskam kanał. I też jeszcze jedna sprawa, bo zależy mi na tym, żeby wrzucić dzisiaj ten film. Dzisiaj jest niedziela. Jak to oglądacie, to jeżeli oglądacie, nie wiem, kiedy to oglądacie, ale jeżeli w niedzielę, jeżeli uda się go dzisiaj wrzucić, to jutro na kanale vlogowym wlatuje film z dogrania do nuty Palion USH. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak się tam dograłem, to możecie wejść. Tam ten kanał na szczęście mam, tak samo Szczypson Plusa mam. Dzisiaj nie wrzuciłem na Szczypson Plusa, ale po prostu dzieje się to. Nie miałem kiedy nagrać. Dobra, widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro. Elo.